32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nowej Rudzie rozpoczął się już w godzinach porannych. Na ulicach w wielu miejscach spotkać można było wolontariuszy z puszkami, a dla wszystkich grających z WOŚP przygotowano mnóstwo atrakcji. W tym roku 32. finał jest na bogato. Mamy spacery po mieście, które zaczynają się już od wczesnych godzin tak naprawdę, więc od rana widać nas po mieście, widać wolontariuszy. Mamy zaplanowane 2 spacery, jeden z przewodnikiem. Właśnie teraz grupa turystów chodzi po Nowej Rudzie, zwiedza. Mamy też zaplanowany spacer na 4 łapy, to jest nowość. Poza tym od 13 mamy kino dla dzieci, później mamy występy, pokazy sekcji, zespół pieśni i tańca się prezentuje, dzieci z grup tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, następnie licytacje. Mamy świetne gadżety, dużo osób się włączyło, dużo przedsiębiorców, dużo osób nas wspiera, służby mundurowe, to nas bardzo, bardzo cieszy. To jest świetna sprawa. Mamy też na koniec niespodziankę dla widzów. W kinie MOK po raz pierwszy operetka Zemsta nietoperza w wykonaniu opery wiedeńskiej. Nowa Ruda co roku gra z WOŚP. Bardzo często też trafiają na licytacje bardzo nietypowe przedmioty. Czy w tym roku też coś takiego macie? Mamy na przykład fotel nadleśniczego. Tego jeszcze nie było. Można zostać na 2 godziny nadleśniczym, więc coś zupełnie nowego. Mamy na przykład trening personalny z panią Alicją Matułą, co dla fanów kolarstwa jest czymś bardzo atrakcyjnym. Cena, nie pamiętam teraz w tym momencie, jaka jest kwota, ale cały czas rośnie, więc jesteśmy dobrej myśli. Mamy obrazy lokalnych artystów. Będą też dostępne nie dość, że na Allegro, to jeszcze tutaj. Mamy ciasta i to też jest właśnie licytowane i zawsze to jest też atrakcyjne. Mamy vouchery, to już w sumie taka klasyka. W noworudzkim finale orkiestry bierze udział wielu mieszkańców. Jednym z gości będzie Bartłomiej Tabin, który kilka dni temu ukończył rajd Dakar. Tak jest, bardzo się cieszymy. Dzisiaj o godzinie 16 odwiedzi również nas. Będzie możliwość spotkania, porozmawiania, zrobienia sobie zdjęcia właśnie z panem Bartkiem. Jednym z bardziej oryginalnych pomysłów na tegoroczny finał był spacer z psami, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Z racji tego, że ja posiadam harta, należę do grupy harciej i w całej Polsce jest hartoterapia, spacer z hartami. I tak sobie pomyślałam, dlaczego nie w Nowej Rudzie, ponieważ w Nowej Rudzie jest troszeczkę mało tych piesków, a chciałabym, żeby udział wzięły wszystkie. Dlatego ten pomysł się zrodził, spacer na 4 łapy. Mnóstwo ludzi, bardzo duże zainteresowanie. Co ciekawe, przyjechali ludzie nie tylko z Nowej Rudy, na część osób trzeba było poczekać, bo dojeżdżali z bardzo odległych miejsc do Dolnego Śląska. Tak, i to jest właśnie zaskakujące i to jest bardzo fajne, bo widzimy, ile osób jest takich, które kocha zwierzęta, kocha pieski. Ludzie pisali do nas z różnych stron, więc i mamy i Kudowa, i Polanica. Bardzo chciałam, żeby noworudzka orkiestra wyszła też na zewnątrz, bo poprzednie lata mieliśmy fajne imprezy, ale wszystko działo się gdzieś tam w środku. Nie było widać tych różnych wydarzeń takich na zewnątrz. I moim marzeniem było to, żeby Nowa Ruda z różnych stron zaangażowała się w różne sprawy. Więc ten spacer jest takim zewnętrznym działaniem, ale zewnętrznym działaniem jest też spacer po Nowej Rudzie. Zewnętrznym działaniem jest też sztab w Jugowie, gdzie wolontariusze sami zorganizowali mnóstwo wydarzeń. Chcemy, żeby to się rozwijało i chcemy, żeby dołączali co roku do nas różne inne instytucje. W noworudzkim MOK-u można było obejrzeć również nietypową kolekcję, która przedstawiała historię orkiestry na znaczkach, kartach telefonicznych czy zdjęciach. To zaczęło się 3 lata temu, jak była pandemia. Człowiek po prostu siedział w domu i tak przeglądałem swoje zbiory znaczków i postanowiłem zbudować zbiór właśnie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przedstawia fundację na podstawie walorów pocztowych, medali, odznaczeń, znaczków, również zdjęcia. Zbiór obecny to jest niecałe 4 ekrany i właśnie przedstawia te wszystkie elementy zbioru pokazane tutaj na wystawie. Takim dość nietypowym wydarzeniem, które miało miejsce zanim jeszcze dzisiejszy dzień nastał, był konkurs ogłoszony Serce dla WOŚP. Cała Nowa Ruda, naprawdę mnóstwo osób, mnóstwo dzieci, mnóstwo szkół przyniosło nam przeróżne prace, przepiękne. Mamy za te prace nagrody i dzisiaj będzie rozdanie nagród podczas tego finału, więc takie rzeczy też są potrzebne i widać, że ludzie chcą tego, bo biorą w tym udział. Warto pomagać? Bardzo, jak najbardziej.
To jest świetne i w ogóle człowiek czuje się dobrze, jak to robi. Oczywiście no, wspieram już od kilkunastu lat co roku, także wspomagam jak najbardziej i warto, oczywiście. Każdy pokazuje to serce dla orkiestry i to jest piękne. Jednoczymy się tutaj, tu bije serce właśnie w ośrodku. Tutaj mogą wolontariusze zawsze przyjść, napić się kawy, zjeść coś, odpocząć. Natomiast mieszkańcy przychodzą tłumnie, ten ośrodek będzie za jakieś 2 godziny wypełniony po brzegi. Sala widowiskowa będzie rotacyjnie wypełniana nową publicznością. Wszystkie rzeczy z licytacji zazwyczaj nam schodzą i co roku pobijamy rekord. Liczymy na to, że Nowa Ruda i w tym roku pobije rekord, a o szczegółach będziemy informować wkrótce. We'll be right back.